Dzisiaj taki lekki temacik. Jest to Eton. Dwukanałowy, analogowy wzmacniacz stereofoniczny. Sprzęt przyjechał ze zgłoszoną sterką problemu dotyczącego wybudzania się. Raz się uruchamiał, raz się nie uruchamiał, a jak się uruchomił, to działał. A jeżeli się nie uruchamiał, w sensie nie wiem, czy był protekt, czy było zabezpieczenie, czy po prostu był brak zasilania, bo o tym się nie dowiedziałem. Więc sytuacja wygląda następująco. No tutaj, w tym miejscu, mamy układ. Układ jest dość zaawansowany, on służy do zarządzania samą sekcją zasilania, czyli sekwencja uruchamiania, zamykania, kontrola temperatury. W tym przypadku, akurat nie w tym, ale w innych podobnych bliźniaczych konstrukcjach, jak można zobaczyć, no tutaj troszeczkę pod włoską konstrukcję podjeżdża, czyli audio system, no i oczywiście jakiś wzmacniacz steg i też ile tam innych klonów wzmacniaczy, które produkują. Nawiązując do tematu, mikrokontroler, który jest oczywiście też programowany, i on zarządza właśnie temperaturą, kontrolą wentylatorów, wypełnieniem w przetwornicy, różnymi zabezpieczeniami od niskiego, od wysokiego napięcia, od przepięć, no ale od odwrotnej polaryzacji już niestety nie. Od odwrotnej polaryzacji tutaj mamy takie diody na wstępie, a dalej mamy układ modulatora, który też wspomaga pracę przetwornicy, ma również swoje jakieś zabezpieczenia, histerezę, także no tutaj dość zaawansowany. No i po otwarciu budowy od razu rzuciły się w oczy podejrzane luty na wyprowadzeniach. Generalnie to ten procesor był też przekrzywiony i prawdopodobnie przyczyna była tutaj, ale też profilaktycznie poprawiłem układ modulatora, wybudzenie, sterowanie wybudzeniem, no i tutaj układ akurat opto jest realizowany też, no i mam nadzieję, że to pomoże. No tutaj więcej nic nie widać, później może jeszcze zajrzę na drugą stronę płyty. Nie widać tutaj żadnych zwarć na transformatorach. No a tutaj akurat te transformatory bardzo fajnie nawijane są, bo cienki, miękki drut, także można super sobie posprawdzać, czy nie ma jakichś przepięć, zwarć, czy też innych przebić, na przykład do masy. No i tak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście zasilanie symetryczne, realizowane na dwóch tranzystorach NPN i PNP, oczywiście źródło na rezystorach pasywnych. No i co, tutaj mamy oczywiście zakres filtrów, czyli nasz cały przedwzmacniacz oparty na poczwórnych układach. A akurat tutaj jest MC33079, ale tutaj już mamy te klasyczne poczwórne wzmacniacze TL084 i też pojedynczy jakiś operacyjny TL082. Konstrukcja jest bardzo ciekawa, bo zarazem jest prosta, ale jeżeli dojdzie do usterki mikrokontrolera, no to niestety jesteśmy, że tak powiem, w przysłowiowej dupie. No, bardzo rzadko, ale zdarzało się też, że miałem kilka stegów właśnie z ubitym procesorem. Obecnie sytuacja wygląda tak, że wzmacniacz przynajmniej teraz się uruchamia. Nie widać tutaj jakichś symptomów, które by wskazywały, że on się wyłącza albo wchodzi w protect. Także to jeszcze bliżej do weryfikacji. Generalnie wzmacniacz działa, generuje poprawnie sygnały
PWM na przetwornicy, jak i również napięcia na ujemnej i dodatniej gałęzi zasilającej dla stopnia końcowego. Także to tak na szybko i zapraszam do, mam nadzieję, kolejnych filmów. Cześć!